Cześć! Dziś Jagna Parczesiówna, córka Dominikowej, najważniejsza postać kobieca w Chłopach. To ogromne nowatorstwo. Raymond stworzył dość skomplikowaną postać kobiecą, która przyćmiewa innych bohaterów jednostkowych. Jest piękna, młoda i zdrowa, a później bogata. Postrzega się ją zatem jako uosobienie popędów biologicznych. Ma 19 lat, jest bardzo zgrabną, pełną seksapilu blondynką o chabrowych oczach. Stanowi zagrożenie dla kobiet, a jednocześnie podoba się niemal wszystkim mężczyznom, którzy starają się o nią i uwodzą. Ona jedynie ulega. Ona nie jest osobą uwodzącą, tylko tą, która nie potrafi nad swoim pożądaniem, nad swoimi popędami panować. Jedna to również femme fatale. Kobieta fatalna, kobieta wamp w tym sensie, że wpływa destrukcyjnie na mężczyzn, wchodzi z nimi w jakieś związki, potem porzuca, niszcząc ich psychicznie i niszcząc samą siebie. Jagna to także marionetka, to osoba bierna. O jej życiu decyduje w dużym stopniu matka. Ona jest obojętna na to, co się dzieje, nie potrafi o siebie zadbać. Cały czas ulega jakimś wpływom. Jagna to estetka, kocha piękno, lubi się nim otaczać, lubi ładne stroje, ozdoby, biżuterię, na przykład korale. Zawsze dobrze wygląda, ma smak, ma gust. Potrafi też zadbać o wystrój wnętrza pomieszczeń, na przykład chaty Boryny. Jest w niej coś z artystki. Na przykład, kiedy robi ozdoby na choinkę, to są one wyjątkowo piękne. Jagna określa się również jako bohatera typu modernistycznego. Tak, ktoś podobny do bohatera romantycznego. To wrażliwiec. To również osoba o skłonnościach marzycielskich, trochę gdzieś tam w chmurach bujająca, oderwana od rzeczywistości i mało praktyczna. Jednocześnie ona ma taką zdolność innego postrzegania tego świata przez pryzmat piękna, właśnie jakiś tęsknot. Tęskni do lepszego życia, chce inaczej, żyć jest inna, nie pasuje do tej rzeczywistości, a jednocześnie zupełnie niepracowita, co w szczególności nie podoba się we wsi, poza tym, że oczywiście ulega tym popędom biologicznym. To w końcu prowadzi ją do tragedii, do tego, że zostaje usunięta ze wsi. Tyle o Jagnie. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne filmy i łapka w górę, komu podobała się lekcja. Do zobaczenia.